W siedzibie Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni odbyła się uroczystość wręczenia promes jednostkom Państwowej Straży Pożarnej i jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Wielkopolski. Dzisiaj wręczamy promesy w ramach dwóch programów, które obsługuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. To jest razem 117 promes, 117 przyrzeczeń, finansowania, zakupów, środków niezbędnych do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych, wszelkiego rodzaju działań, które wykonujecie Państwo dla zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Z gminy Kościelec promesy odebrali duchowie z jednostek w Różkowie I, Straszkowie i Trzęśniewie. Jednostka OSP z Różkowa I otrzymała promesę na kwotę 19 500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania. Strażacy ze Straszkowa odebrali promesę na kwotę 31 500 zł na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, a druhowie z Trzęśniewa odebrali kwotę 23 500 zł również na fotowoltaikę. Obecny na uroczystości wójt gminy pogratulował druhom otrzymanych promes. W dniu dzisiejszym na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni odbyło się uroczyste wręczenie promes dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnej oraz Państwowej Straży Pożarnych z województwa wielkopolskiego. Jako jednostka z Różkowa I również mieliśmy zaszczyt uczestnictwa w tej uroczystości. Dostaliśmy dofinansowanie na niespełna 20 tysięcy złotych. Dofinansowanie to pozwoli nam na zakup niezbędnego sprzętu, a także umundurowania specjalnego dla strażaków ratowników z naszej jednostki. Sprzęt ten zastąpi już w znacznym stopniu wysłużały stary niejednokrotnie sprzęt i tym samym przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszych strażaków ratowników z jednostki OSP Różków I podczas prowadzonych działań ratowniczych na terenie zarówno gminy Kościelec, jak i również terenie powiatu kolskiego. W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, gdzie nastąpiło wręczenie promes jednostkom z województwa wielkopolskiego na zakup sprzętu oraz instalacji fotowoltanicznych oraz pomp ciepła. Moja jednostka otrzymała dofinansowanie w kwocie 23 800. Te pieniądze będą przekazane na instalację fotowoltaniczną, która poprawi nam nieznacznie finanse danej jednostki, ponieważ nie będziemy musieli opłacać rachunków za prąd. Oraz też włączamy się w ochronę środowiska. Otrzymaliśmy jako jednostka ochotnicza Straży Pożarnej w Straszkowie promesę na założenie instalacji fotowoltaicznej w wysokości 31,5 tysiąca złotych. Bardzo nam się ta promesa przyda, bo jest planowany przez Urząd Gminy w Kościelcu i wójta Dariusza Ostrowskiego remont i modernizacja naszej strażnicy. Także na pewno przyczyni się to do lepszego utrzymania sprzętu, jaki mamy, czyli ogrzewania garażu, kuchni.